ve sangrar en tus ojos mis anhelos cuando me miran sin saber que estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro. Ven, entrégame tu amor, que sin medida estoy dispuesto a enamorarte. Borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos. Música. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento que no me basta. Zdjęcie. Todo el tiempo. Reżyseria. Przebacz mi, proszę. Wszystko ci wybaczam. Masz wysoką gorączkę. Uwaga, Don Pedro. Co ci jest? Nie strzelać. Kochany, co ci jest? Przyszłam do Ricarda. Nie tutaj. Wynoś się z mojego domu. Nie przyjmę cię tutaj. Marisabel. Marisabel. Proszę, pozwól mi go zobaczyć. Błagam cię. Nie. Opiekuję się nim, bo jest ranny, a ja wciąż jestem jego żoną. Kiedy wyzdrowieje, odejdzie i będziecie mogli być razem. Jeśli możesz go uszczęśliwić, nie będę wam stała na drodze. Nie potrafię go uszczęśliwić. Wiesz dlaczego? Bo kocha tylko ciebie. Nigdy nie przestał. Tak samo jak ty. To prawda. Wciąż go kocham. Isabel, mi amor. Mi amor. Czy będziesz kiedyś mogła mi wybaczyć? Nie jestem nikim ważnym. Proś o wybaczenie Boga. Już go o to prosiłam. Ale wiem, że mi przebaczy, jeśli odejdę i spróbuję naprawić wyrządzone zło. Na to już jest za późno. Wyjeżdżam z Meksyku na zawsze. Nie wrócę tu nigdy. Ale chcę ci coś jeszcze powiedzieć. Jeśli miałabym choć najmniejszą szansę na miłość Ricarda, nie wyjeżdżałabym. Ale ta szansa nigdy nie istniała. Ricardo jest twój. I nigdy go nie straciłaś. Nie przestał cię kochać. Adios, Marisabel. Żegnaj. Nie zmarnuj swojego szczęścia tylko dlatego, że nie umiesz wybaczać. Lepiej już pan? To dobrze, bo zostanie pan tutaj. Chce pan zobaczyć wnuczkę?
Mogę ją przyprowadzić, żeby powiedział pan jej, jak kazał zabić jej ojca. Zawołam też policję, żeby zabrała pana do więzienia. Niech pan zapamięta, że zostanie pan tu na dłużej, dopóki ja nie pozwolę panu wyjść. Ma pan tylko mnie, nikogo więcej. Zajrzę do Rosy i Seli, zaraz wrócę. Może powinniśmy pójść do domu i pomóc Marii Izabeli. Mówiłem ci, że go leczyłem. Wiem o tym. Ale znasz swoją córkę. Nie chcę być z nim sama. Przed nimi cała noc. Przestań już marudzić. Po pierwsze, Ricardo jest osłabiony. Po drugie, Maria Izabela ma swój honor. A po trzecie... Co po trzecie? Sama wiesz, są przecież mężem i żoną. Zmieniłam ci już opatrunek i dałam pastylkę. Chcesz coś jeszcze? Idziesz spać? Tak. To była ciężka noc i muszę odpocząć. Ty też musisz nabrać sił. Chcesz, żebym szybko odszedł? Będziesz spała tak daleko? A jeśli będę czegoś potrzebował? Lepiej, żebyś się położyła obok mnie. Dobranoc. Bolą mnie wszystkie kości. Tylko nie mów, że nie spałaś. Chrapałaś bardziej niż nasz osioł. Śniło mi się, że byliśmy dwoma aniołkami i lataliśmy po wsi. Rosa Isela czuje się o wiele lepiej. Pedrito też. Całe szczęście. Muszę iść na targ. Pójść z tobą? A kto zostanie z Rosą i Selą? Felicitas na pewno jest zmęczona. Nie martwcie się, i tak tu zostanę. Idziemy. Najpierw trzeba zajrzeć do domu. Dlaczego tak się przy tym upierasz? Chcę sprawdzić, czy niczego im nie trzeba i co z Ricardo. Nic z tego. Idziesz? Tak, idziemy. Trzeba jednak sprawdzić. Witam nowożeńców. Dzień dobry. Jak się czujecie? Mów do mnie na ty. Przecież jesteśmy rodziną. Wiem, ale proszę dać mi trochę czasu. Gotowi? Tak, ale mamy jeszcze dużo czasu do odlotu. Zawiozę was. Niepotrzebnie się fatygowałeś. Wiesz, jak bardzo cię kocham. Jeśli nie ma twojego taty, zastępuję go. Nie potrzebujecie niczego? Macie pieniądze? Nie przejmuj się nami. Wystarczy na wszystko? Na wszelki wypadek przyniosłem trochę... Przestań. Ojciec dał nam wszystko, czego potrzebowaliśmy i to była tylko pożyczka. Będziemy żyli ze stypendium, dopóki Ramon nie wyjdzie na swoje. Masz rację, wybaczcie mi. Bardzo cię lubię, Ramon. Mimo młodego wieku jesteś prawdziwym mężczyzną i umiesz się zachować. Umiesz nawet zmieniać pieluchy. Ojciec dzwonił? Nie. Wolę mu nie przeszkadzać. Chcę, żeby myślał tylko o sobie i Marii Izabeli. Virgencita.
Panienko Przenajświętsza, dlaczego nie potrafię mu wybaczyć, chociaż tak bardzo go kocham? Próbuję, ale nie mogę. Dzień dobry, kochanie. Jak spałeś? Dzięki tobie wspaniale. To Bogu trzeba dziękować, bo On uratował ci życie. Było z tobą bardzo źle. Wychodzisz? Tak. Muszę zajrzeć do Rosy i Seni. Pozdrów ją ode mnie i powiedz, że życzę jej dużo zdrowia. Dobrze. Mogę cię na chwilę zostawić? Tak. Chociaż będę za tobą bardzo tęsknił. Przyprowadzę lekarza, żeby cię zbadał. Jak chcesz. Jest taka śliczna. Macierzyństwo dodaje jej blasku. Chcę z panem porozmawiać. Cieszę się, że lepiej się pan czuje. Maria Izabela przestraszyła się, słysząc o tej strzelaninie. No, nic wielkiego. Przyszedłem się pożegnać. Wyjeżdża pan? Tak. Przecież jest pan zakochany w Marii Izabeli. Kocham ją, ale ona nigdy mnie nie pokocha. Jesteśmy tylko przyjaciółmi. Ona kocha tylko pana. Dlatego ustępuję z drogi. Ale proszę o nią walczyć. Nie poddawać się. Bo chociaż nie chcę panu wybaczyć, wciąż będzie pana kochać. Nie pożegna się pan z nią? Nie potrafię. Nie mógłbym spojrzeć jej w oczy, bo straciłbym odwagę i nie wyjechałbym. Wolę odejść po cichu. Adiós, Ricardo. Adiós, Rigoberto. Żegnaj. Y gracias por todo. Dziękuję za wszystko. Suerte. Powodzenia. Te felicito de verdad. Gratuluję. Zachowałeś się jak prawdziwy ojciec. Przecież jestem jej ojcem chrzestnym. Byli tacy szczęśliwi. I to dziecko. Cudowne. Cieszyli się z powodu stypendium. Widząc ich tak szczęśliwych i zakochanych, pomyślałem, że też chciałbym mieć rodzinę i dzieci. Myślisz, że mamy jeszcze szansę? Na co? Żeby być razem na zawsze. Uważasz, że to możliwe? Jesteśmy niezależni i mamy trudne charaktery. Ale się kochamy. I dzięki temu zwalczymy wszystkie przeszkody. Spójrz. To klucze do mieszkania, które kupiłem dla nas. To będzie nowe, neutralne miejsce. Jeśli się zgodzisz, to sędzia pokoju już jest uprzedzony. Wystarczy, że powiesz tylko tak. Tak. To nie przez mieszkanie. Po raz pierwszy mówisz szczerze.
i kocham cię. I yo te amo. A ja ciebie. Jak dobrze, że wyzdrowiałaś. Tak się martwiłam. A gdzie dziadek? Wciąż jest obrażony? Dziadek wyjechał z naszej wsi. Wyjechał? Kiedy wróci? Nikt tego nie wie. Jak mógł wyjechać bez pożegnania ze mną? Nie rozumiem. Nie smuć się, bo gorzej się poczujesz. Kochana córeczko, błogosławię Najświętszą Panienkę, że już wydobrzałaś. Chole powiedziała, że dziadek wyjechał i nie wiadomo, kiedy wróci. Zobaczysz, wkrótce się do ciebie odezwie. Tak myślisz? Oczywiście. Dziadek bardzo cię kocha. I jeśli nie będzie mógł szybko wrócić, to znaczy, że stało się coś ważnego. Dzięki temu do końca życia nie będzie mi niczego brakować. Jak dobrze, że jesteś zdrowy. Ja też się cieszę, że i ty wydobrzałaś. Podobno było z nami źle, a wszystko przez twojego dziadka. Jak to? Nie wiesz? Nie. Palnąłem głupstwo. Powiedz, chcę wiedzieć. Twój dziadek zatruł wodę w rzece i prawie nas pozabijał. Poza tym strzelał do taty Marii Izabeli i trafił w Ricarda. Nikt nie chciał ci o tym powiedzieć. Nie przejmuj się, to nie twoja wina. Są ludzie, którzy wykorzystują dzieci, żeby innym zrobić krzywdę. A dzieci wcale ich nie interesują. To prawda. Teraz będę się modlić, żeby Bóg wybaczył dziadkowi. Muszę stąd wyjść. Uciec jak najdalej. Nie chcę spędzić reszty życia zamknięty tu razem z Manuelem. Już pan jedzie? Wyjeżdżam. Chciałem się tylko pożegnać. Dlaczego tak nagle? Zrozumiałem, że Maria Izabela nigdy mnie nie pokocha. Może być tylko ze swoim mężem. Na mnie nigdy nie spojrzy. Chcę jedynie, żeby była szczęśliwa. Dlatego zejdę im z drogi. Muszą się pogodzić. Dobry z pana człowiek. Proszę wybaczyć, że źle pana oceniłem. Nie trzeba, rozumiem. Wkrótce odzyskacie swoje stoisko na targu. Naprawdę? Tak, powiedzieli mi, że te szczury kazał podłożyć Don Felix. Altamirano się przyznał. W którą pan pójdzie stronę? Przed siebie. Będę zwiedzał wsie i słuchał tutejszej muzyki. Niech Bóg cię błogosławi, synu. Jeśli kiedyś tu wrócisz, zajrzyj do nas. Będzie nam bardzo miło. Pewnie. Tak zrobię. Dokąd to? Nie chcę siedzieć w zamknięciu. Wolę już umrzeć. Wracamy do domu.
Po co pan wyszedł? Musiałam się wyrzec Ricarda. Ale w głębi duszy cieszę się, bo wiem, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Nie był dla mnie. Teraz to zrozumiałam. Kocham go. Ale nie będę wchodzić w drogę Marii i Izabeli. Cieszę się. Wkrótce spotkasz miłość, na jaką zasłużyłaś i będziesz szczęśliwa. Chciałabym. Pójdę do Debory. Nie mogę jej zostawić. To moja matka i potrzebuje mnie. Będę przy niej zawsze. Aż do samego końca. Proszę pójść ze mną. Wracamy do domu. Felix. Felix. Wersja polska ITI Film Studio na zlecenie TVN. Tekst Olga Grysiak. Czytał Piotr Borowiec. Este tormento que no me basta todo el tiempo.